Tomasz Antoni Żak. Dobry dzień. Oj, jaki dobry. Chcę Państwa zabrać daleko stąd. Daleko to niekoniecznie kilometry. Daleko, czyli dalej od tego, co zagłusza uczucia, co przykrywa kurzem, a czasami pleśnią, piękno. Tak daleko, aby to, co dobre, było słyszalne, dostrzegalne i przyswajalne. Chcę Państwa zabrać do wsi o pięknej nazwie Niedźwiedza. Gdzie ta wieś? Nie tak daleko, a jednocześnie bardzo daleko. Ale zanim wspólnie się tam wybierzemy, to oczywiście bardzo Państwa proszę o wsparcie dla telewizji PCH24. To wsparcie Państwa jest więcej niż ważne. My na nie czekamy, a ja bardzo o to proszę. Niedźwiedza. Wieś w gminie Dębno, powiat Brzesko, województwo małopolskie. Wieś położona już między górkami, tak wokoło to już takie i 400 metrów i trochę wyżej, trochę lasu, trochę pól, trochę normalnego starego życia, bo jeszcze ludzie pracują w polu. Tam jeszcze nie wszystko jest tak zwaną miejską sypialnią. Płynie potok doliną i wzdłuż tego potoku, kiedy skręcimy w Dębnie, a Dębno to też ciekawa miejscowość, zamek tarłów, no taka basteja mająca kawał dobrej polskiej historii. A więc kiedy tam skręcimy w stronę południową, to pierwszą taką dużą miejscowością wsią będzie Porąbka Uszewska i to też ciekawe miejsce z pięknym neogotyckim kościołem, czerwona cegła, strzelista wieża, a obok niezwykłe miejsce, można by rzec sanktuaryjne, odwołujące się do skały machabejskiej i do maryjnych objawień w Lourdes. Jest grota, jest święta Bernadeta, wpatrzona w Matkę Bożą, jest wszystko jak trzeba. Jest gdzie pomyśleć, jest gdzie posłuchać, jak wiatr wieje, jak słońce przez drzewa prześwieca, ale my jeszcze kawałek dalej, jeszcze trochę wyżej tą doliną, no i wieś Niedźwiedza. Zmiana klimatu, za chwilę do Niedźwiedzy znów wrócimy, ale najpierw Kraków. Najpierw Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza i na jej kopule, na zwieńczeniu niezwykła wielometrowa figura. Przez długie lata jej nie było, bo Niemcy w czasie okupacji ją zniszczyli, zwalili z wierzchu. Figura świętej Barbary jest odtworzona na podstawie starych rysunków i zdjęć. Twórcą tej figury był Jan Dudek, rodem z tej wsi, do której Państwa właśnie zabrałem. Jan Dudek, człowiek z wielodzietnej rodziny, chyba był 7. dzieckiem, typowa praca w polu, ale jednocześnie, odwołując się do pewnej konwencji literackiej, taki piękny polski Janko-muzykant. Z tym, że z pewnym szczęśliwym finałem, w odróżnieniu od tego, o czym mówi ta nowela. Ten Jan Dudek, oprócz tego, że pracował w polu, pomagał rodzicom, miał ten talent do spraw plastycznych. Rzeźbił. Niezwykły talent. Ten jego talent można odnaleźć w okolicznych kościołach, w okolicznych kapliczkach, a również w rzeźbach, które tu i ówdzie w prywatnych domach się znajdują. Ale ten jego talent zaprowadził go do Krakowa, zaprowadził go do pracowni jednego z tarnowskich artystów, plastyków, rzeźbiarzy, pana Stefana, więc sprawdzę, żeby się nie pomylić, w pana Stefana Zbigniewicza, u którego spędził czas przedwojenny. I tam w tej pracowni powstała ta rzeźba. W zasadzie samodzielnie stworzona przez Dudka i stworzona właśnie po to, aby mogła zwieńczyć kopułę AGH. I tak się stało przed wojną. Ten Dudek to była w ogóle niezwykła postać. Oprócz tego, że rzeźbił, że miał te talenty plastyczne, to przede wszystkim kochał ludzi. Jakby to nie zabrzmiało, drodzy Państwo, kochał ludzi. Chciał dla nich jak najlepiej. I tak jego życie wyglądało. W okresie powojennym bardzo się zaangażował we wszystko, co mogło pomóc jego wsi, co mogło pomóc jego otoczeniu w lepszym życiu. Jego ideę fix, spełnioną za jego życia, była szkoła w tej wsi. Szkoła podstawowa w Niedźwiedzy, budowana od podstaw, do której to szkoły bardzo dużo przyczynił się własnymi rękami i głową właśnie Jan Dudek. Dzisiaj ta szkoła jest imienia tegoż artysty, tegoż człowieka. Byłem tam nie tak dawno, zaproszony na szkolny, gminny konkurs teatrów. To wielkie przeżycie, drodzy Państwo, trafić w takie miejsce, w którym o coś chodzi dobrego. Kiedy małe dzieci z okolicznych szkół, były szkoły z Łoniowej, z Niedźwiedzy, z Biadolin Szlacheckich i jeszcze z Jaworska, takie wsie. Dobrze, że to pamiętam, to warto o tym powiedzieć. I te dzieci z tymi swoimi wszystkimi emocjami, z tym, co najpiękniejsze w dziecku i oczywiście z pewną nieporadnością warsztatową, to jest oczywiste. I te panie, które je prowadzą do tego wyjścia na scenę z wielkimi emocjami, przeżywające czasami ze łzą wokół. Mała szkoła, piękna chwila, spędzone tam godziny, te dzieci i to, że tam z tej sceny, malutkiej sceny szkolnej płynie do nas dobro i takie dziecięce piękno, i ta prawda naturalna, i ten Jan Dudek gdzieś tam w tle, który doprowadził do tego, że ciągłość jego myślenia o okolicy, o tym, że to jest jego własny dom i że to jest również dom tych dzieci, trwa. I poprzez panią dyrektor tej szkoły, kobietę z tejże wsi, która zaczynała od jakichś tam kursów pedagogicznych i krok po kroku przez całe życie uczyła się uczyć. I w niej to wszystko jest. I ona dzisiaj mówi o tym, jak ważną sprawą dla dzieci są tego typu konkursy. Wiecie Państwo, to już był 20 któryś, chyba 22 z tych konkursów, a więc konsekwencja i ciągłość bez względu na to, że świat wokoło wariuje. W tych dzieciach jest to, o co chodzi. Odwołują się do konwencji bajek, do jakiegoś tam kota w butach, odwołują się do rzeczy, które są piękne, do rzeczy, które dla tych dzieci na pewno są w stanie tworzyć przestrzeń mentalną, etyczną, pozwalającą im być lepszymi ludźmi. I to wszystko się dla mnie łączy i w tym pejzażu, o którym troszkę opowiadałem, i z tą postacią tego patrona tej szkoły, niezwykłego samouka, rzeźbiarza, plastyka Jana Dudka. I w tej szkole, i w tych ludziach oni tylko potrzebują jednego, drodzy Państwo, abyśmy my w nich wierzyli, abyśmy nie przytłaczali tej kultury modami telewizyjnymi, abyśmy nie przytłaczali tej kultury tymi narzucanymi nam z zewnątrz antykulturowymi treściami. I abyśmy pamiętali o tym, co najpiękniej Jan Dudek wyraził, bo on był też poetą, w takim krótkim wierszyku, fragmencie czegoś większego. Chciałbym Państwu zadedykować te słowa Jana Dudka na koniec tej naszej wspólnej wycieczki do Niedźwiedzy. sięgam sobie tutaj do takiej maleńkiej reklamóweczki, ulotki, którą szkoła kiedyś wydała. I tutaj znalazłem właśnie takie 4 wersy autorstwa Jana Dudka. Rodzinny dom to wspólna dola na trudnej drodze każdego dnia. Drodzy Państwo, życzę nam wszystkim rodzinnego domu.